www.radiopryzmat.pl. Przystanek Kraków. Hej, z tej strony Ola Witek i Dominika Zawiejska. Zapraszamy Was na pierwszą część wywiadu z poprzednim dyrektorem Najstarszej Księgarni Europy, panem Wojciechem Koranowiczem. Pierwsze takie pytanie, najogólniejsze, chodzi o historię księgarni. Jak to się wszystko zaczęło? Historia księgarni tutaj w rynku głównym 23 to właściwie historia księgarstwa polskiego w ogóle. Zresztą Kraków niejako to jest historia księgarstwa polskiego, więc z racji tego, że Akademia Krakowska była w Krakowie, więc tutaj było wielu odbiorców książek, tak to nazwijmy. Było wiele zgromadzeń zakonnych, które prowadziły własne szkoły. Był uniwersytet właśnie. Byli oczywiście profesorowie, ludzie, którzy musieli korzystać z tych książek. Dlatego Kraków był kolebką księgarstwa, można powiedzieć ogólnie, i wydawniczą kolebką. Miejsce akurat to w rynku głównym 23 miało swoją historię. Historia się jego zaczęła w 1610 roku. Trzeba powiedzieć, że księgarnie jako takie w Krakowie mogły się znajdować w budynkach. Poza księgarniami jeszcze w budynkach mogły się znajdować apteki. Pozostała część sprzedawców mogła sprzedawać swoje wyroby na rynku, ale te dwa działy, apteki i księgarstwo, mogły egzystować w budynkach. Ja mówię też o historii takiej, która, to jest, ktoś powiedział, że to jest najstarsza księgarnia w Europie. To jest i prawda, i nieprawda, ponieważ pierwsza księgarnia rzeczywiście się znajdowała w pomieszczeniach przy rynku głównym 23. To jest jedna z najstarszych kamienic w Krakowie w ogóle, w oficynie. I jak gdyby kontynuacja, no później była przerwa 250 lat, tak, to wiemy. Ale miejsce związane właśnie w tym budynku z książkami, jak gdyby jest kontynuacja, bo to zawsze był rynek główny 23, ten adres. W 1610 roku pierwszą księgarnię właśnie w tym budynku otworzył Jakub Mercenik. To był Kolończyk, ale był obywatelem Krakowa i mógł właśnie sprzedawać książki w budynku, czyli mógł prowadzić działalność gospodarczą. Zachowały się dokumenty, które jak gdyby nam umożliwiają uzmysłowić sobie wagę tego przedsięwzięcia, ponieważ zachowały się spisy celne, które dokładnie, zresztą są te dokumenty w archiwum miasta Krakowa, w archiwum państwowym, które pokazują, jakie to było duże przedsięwzięcie. To była bardzo prężnie działająca księgarnia o dużym obrocie. Wielu klientów, znaczy cały asortyment, czyli książki naukowe, przeważały oczywiście. Z tym, że tak jak powiedziałem, Kraków to było miasto studentów, profesorów, zakonów i tutaj ci odbiorcy przede wszystkim się pojawiali. No i też pewnie trzeba było mieć jakieś pieniądze, bo na pewno to nie były tanie rzeczy na nowe czasy. Książki sprowadzano z całej Europy właściwie, z Frankfurtu, z Wenecji. Ta księgarnia na początku XVII wieku istniała przez 15 lat. Były oczywiście związane z tym problemy, jak zadłużenie lokalu, jak niemożność spłaty należności, została przejmowana z rąk do rąk, tam trzech właścicieli było tej księgarni. No i w 1625 roku jak zakończyła swoją działalność. Pod koniec XIX wieku, w 1875 roku, księgarnia ta została przejęta, jak gdyby drugie życie dostała, przez spółkę Gebetner i Wolf. Była to spółka warszawska, ale szybko okazało się, że ta księgarnia tutaj w Krakowie, czy
oddział krakowski tej spółki warszawskiej był dominującym oddziałem w ogóle w całej Polsce, bo Gebetner+Wohl to firma światowa. Miała swoje księgarnie w Paryżu, w Nowym Jorku, w Zakopanem, w Warszawie oczywiście, w Krakowie. Więc można tak powiedzieć, że Kraków był dominujący i właściwie tą firmę utrzymywał. Gebetner+Wohl to nie tylko księgarstwo, to przecież wydawnictwo, tak. Księgarnia istniała też w czasie II wojny światowej. Zarządcą był, już nie powiem kto, ale w każdym razie personel był polski. Personel był polski. Zresztą miałem okazję spotkać się jeszcze, poznać ostatniego żyjącego księgarza Gebetnera. Znaczy, to były zupełnie inne warunki, tutaj nie ma o czym mówić. To byli pracownicy, którzy w chałatach chodzili, no, światło było jakie było, wiadomo, komputerów nie było, no, ale księgarnia zawsze była na wysokim poziomie. Oczywiście, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to byli prawdziwi księgarze z krwi i kości. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, pan Marcin Piątek, zgodził się przybliżyć nam realia książki w XVII wieku. Panie doktorze, jaka była rola książki w XVII-wiecznej Polsce? Dość trudno jest ten wiek opisać tak jednoznacznie, ponieważ początek wieku był jeszcze całkiem korzystny. Natomiast jeśli chodzi o drugą połowę XVII wieku, sytuacja była znacznie gorsza. Na tle całej Europy właściwie był to czas takiego powszechnego rozwoju książki drukowanej. W Rzeczypospolitej sytuacja była odmienna, co wynikało ze szczególnej sytuacji krajowej. Tutaj oczywiście o wielu czynnikach moglibyśmy wspomnieć, między innymi anachroniczny ustrój społeczny, niedostateczna rola mieszczaństwa, które przecież w Europie miało w tej mierze ogromną rolę, czy wyniszczające wojny. Można by podać kilka takich danych, statystyk, to znaczy w XVII wieku prasy drukarskie miało opuścić 24 tysiące tytułów, w XVIII wieku około niemal 40 tysięcy, mówimy o Rzeczypospolitej, co w porównaniu z Europą Zachodnią jest dość niewielkim wynikiem. Szczególnie, że tutaj właśnie na zachodzie Europy przeżywano dość taki burzliwy rozwój ilościowy. Oczywiście nie są to wymierne dane, ponieważ nie uwzględniają jakby wielkości woluminów, zawartości i tak dalej, a na przykład był to czas, prawda, XVII wiek, szczególnie w Rzeczypospolitej, kiedy mieliśmy bardzo dużo takich drobnych druków, jakichś gazet ulotnych, tak to się nazywało. No i właściwie wiele z nich przepadło, wiele zostało zaczytanych, zostało zniszczonych, no i właściwie dzisiaj nawet nie mamy o niej takiej bibliograficznej informacji. W związku z ubożeniem miast drukarze właściwie nie podejmowali własnych inicjatyw, realizowali obce zlecenia, zabiegali o przywileje, przede wszystkim na druki urzędowe, zlecenia możnych, przede wszystkim klientów duchownych, świeckich. Poważną konkurencją na pewno były drukarnie zakonne, kościelne, także te należące do uczelni, do szkół, do zborów różnowierczych. No i tutaj jakby funkcjonowanie ułatwiały im po prostu te instytucje macierzyste, które to finansowały. Sytuacja oczywiście też była zróżnicowana, żeby wspomnieć chociażby o zupełnie innej roli w tym względzie Prus Książęcych i wielkiego miasta, prawda, jakim był Gdańsk, w którym ta książka się rozwijała niejako osobnym torem. Mocną pozycję utrzymywało tutaj drukarstwo w Krakowie, gdzie wspaniałe tradycje takie XVI wieku podtrzymywały firmy Piotrkowczyków, która mogła po prostu sama podejmować jakieś takie edytorskie inicjatywy w związku z lepszą sytuacją. Ceniono też oficyny Cezarych. Obie w 1674 weszły w skład, zostały wykupione właściwie dla założonej drukarni akademickiej krakowskiej. I tylko tutaj wspomnę, że rozwijało się też prężnie drukarstwo warszawskie. Tutaj Jan Rostowski, Piotr Ellert, później też Pijarzy, które
no, zaczynało odgrywać rolę dominującą, co oczywiście wiązało się też z przeniesieniem stolicy do Warszawy. Wspomniałbym też w tym kontekście o takim aspekcie, to trochę niejako odchodząc od tutaj głównego tematu, czyli tej roli książki, o jakby równoległym rozwoju ówczesnym sztuki rękopiśmiennej, bo właściwie obie zaspokajały wówczas potrzeby czytelnicze. To znaczy, musimy być tego świadomi, że nie istniała taka alternatywa druk czy rękopis. To z dzisiejszej perspektywy oceniamy zjawisko w taki sposób, że drukowano to, co zasługiwało na druk. Natomiast w XVII wieku sytuacja wyglądała nieco inaczej. Nieprzypadkowo mówimy tutaj o wieku rękopisów. Spuścizna wielu pisarzy pozostawała w rękopisach, żeby wspomnieć chociażby znany kazus Wacława Potockiego. Biblioteka człowieka wykształconego w XVII wieku nie mogła się opierać wyłącznie na drukach. Każdy księgozbiór szlachecki, mieszczański zawierał liczne tak zwane miscellanea, czyli takie zbiory wierszy, kazań, modlitw, panegiryków, prawda? Wszystkiego, co właściwie danego kolekcjonera, danego bibliofila interesowało. Przepisywano teksty niedrukowane, ale przepisywano też dostępne utwory drukowane, na przykład ze względów finansowych, czy ze względu na to, że trudno je było zdobyć. Takich wypisów znajdujemy dużo na przykład w księgozbiorach uczniowskich, profesorskich XVII wieku. No ale to jest jakby gdzieś tam taki poboczny wątek, prawda? Kwestia tutaj rękopisów. Chciałem tylko po prostu podkreślić ich rolę, szczególnie w wieku XVII, o tym nie powinniśmy zapominać. I chyba już na koniec tutaj, jeśli chodzi o odpowiedź na to pani pierwsze pytanie, można też wspomnieć w kontekście XVII wieku o tych niechlubnych kartach historii związanej właśnie z książką. No, mam na myśli stworzenie indeksów ksiąg zakazanych. Ten taki pierwszy indeks w Polsce był początkiem wieku XVII opublikowany. No co oczywiście prowadziło do zjawisk, które jakby nieustannie tu przyprawiają ociarki do dziś, to znaczy akcji palenia książek na stosie, prawda, zakazywania tych książek i tak dalej.